jaki jest efekt? Tak jak wspomniałem, wzbogaconego środowiska w przypadku modelu mysiego, a u człowieka w przypadku w wyniku uczenia się, u myszy przebywających w tak zwanym wzbogaconym środowisku, czyli są to dostępne różne karuzele, zabawki, zmieniane co jakiś czas i myszy kontrolne, utrzymywane w standardowych warunkach. Proszę Państwa, myszy przebywające w tak zwanym, we wzbogaconym środowisku wykazują lepszą pamięć przestrzenną badaną w labiryncie, badaną w labiryncie wodnym. I poziom neurogenezy u myszy przebywających we wzbogaconym środowisku jest, jak widać, dramatycznie wyższy w porównaniu do myszy kontrolnych. Większość bodźców nie oddziałuje bezpośrednio, lecz pośrednio na proces neurogenezy i odbywa się to poprzez system hormonalny. Głównym inhibitorem procesu neurogenezy są hormony kory nadnercze, kortykosteron, na przykład kortykosteron, kortyzol, w zależności od gatunku zwierzęcia. Hormony sterydowe uwalniane są podczas chronicznego stresu i prawdopodobnie to one są główną przyczyną zahamowania procesu neurogenezy w wyniku chronicznego stresu. I tak jak wspomniałem, estrogen i prolaktyna związane z cyklami płciowymi u zwierząt, u ludzi cykle płciowe uległy zatarciu. Natomiast prolaktyna uwalniana w większej ilości w pierwszej połowie ciąży stymuluje proliferację głównie w okresie, w rejonie okołokomorowym, gdzie występują receptory dla prolaktyny. Natomiast jak widać na rysunku, estrogen i hormony sterydowe oddziałują tylko na proliferację w rejonie hipokampa. Brak jest receptorów dla hormonów sterydowych i estrogenu w rejonie przykomorowym. Komórka prekursorowa, która ulega podziałom, to czy zostanie neuronem, czy komórką glejową, jest decydowane przez specyficzny mechanizm. Przez specyficzny mechanizm, który polega na blokowaniu białek BMP przez białko noginne. Jest to główny system kierujący różnicowanie komórki w kierunku neuronalnym. Hamowanie BMP przez białko noginne. Ośrodki, te dwa ośrodki neurogenne w mózgu, które posiadają ssaki, czyli rejon przykomorowy i hipokamp, zdolne są do wzrostu neurogenezy w odpowiedzi na różne uszkodzenia mózgu, na przykład niedotlenienie czy uraz. I wówczas analogicznie jak szlak komórek prekursorowych z rejonu okołokomorowego do opuszek, podczas urazu czy podczas ischemii komórki wędrują również do kory mózgowej, w miejsce uszkodzenia. Nie jest to jednak system na tyle wydajny, żeby kompensować straty powstałe w wyniku ischemii czy urazu mechanicznego. Czy więc posiadamy na tyle wiedzę, żeby na obecnym etapie modyfikować proces neurogenezy i wykorzystać znane mechanizmy kierujące tym procesem w procesie naprawy mózgu czy też w chorobach neurodegeneracyjnych? Opracowana terapia będzie polegała zarówno na stymulacji neurogenezy, jak i hamowaniu neurodegeneracji, czyli postępowaniu neuroprotekcyjnym. Podczas ischemii czy podczas urazu chemicznego duża część komórek umiera, ale efekt ten można oczywiście w pewnym stopniu zahamować. I obecna wiedza, obecne środki w większym stopniu umożliwiają stosowanie neuroprotekcji niż stymulacji procesu neurogenezy. W jaki sposób możemy postępować w celu wzrostu ilości nowo powstających neuronów, czy też wypełniania deficytów powstałych w wyniku urazów.
Więc najprostszym rozwiązaniem jest transplantacja komórek macierzystych do miejsca uszkodzenia. Komórki te mogą być pochodzenia autogenicznego, czyli od tego samego osobnika, powiedzmy wyizolowane ze szpiku kostnego, czy też pobrane, jak obecnie jest moda, tak zwane banki krwi pępowinowej podczas urodzenia, gdzie ilość komórek macierzystych jest naprawdę bardzo duża. Komórki takie namnaża się in vitro i odpowiednią ilość wprowadzając do miejsca uszkodzenia, rzeczywiście jesteśmy w stanie naprawić, jesteśmy w stanie zniwelować straty powstałe w wyniku urazu. Doświadczalnie dowiedziono już skuteczności transplantacji komórek u myszy, wprowadzając do korowo komórki pobrane wcześniej z rejonu przykomorowego i namnożone in vitro, wprowadzone do kory po ischemii, spowodowały poprawę behawioru, poprawę zachowania się zwierzęcia, które w wyniku niedotlenienia charakteryzowało się pewnymi deficytami neurologicznymi. U osób, należy tutaj zwrócić uwagę, że u osób, które konstytutywnie mają genetyczne, mają zaburzenia, na przykład w przypadku choroby Downa, gdzie terapia autogeniczna nie jest możliwa, bo wówczas wprowadzałoby się komórki obciążone tą samą wadą i terapia taka byłaby nieefektywna. Wówczas rozwiązaniem jest przeszczep allogeniczny od najczęściej spokrewnionego dawcy. Oprócz transplantacji komórek rozważa się możliwość stymulacji procesu neurogenezy poprzez infuzję czynników wzrostu, np. FGF czy EGF. Również czynniki, które hamują proces neurogenezy, klinicznie ich aktywność może być zahamowana, co może być wykorzystane w procesie terapii. Jeżeli chodzi o transplantację komórek, występuje tutaj poważne zagrożenie w postaci tworzenia się nowotworów mózgu. Komórki macierzyste posiadają wysoką zdolność do różnicowania, do podziałów i do różnicowania w różne typy komórek. Są one niezdeterminowane fenotypowo. Wprowadzone do mózgu mogą nieprzewidywalnie proliferować i różnicować fenotyp nowotworowy. Są to dosyć częste incydenty spotykane w modelach badawczych. Mniejszym ryzykiem są komórki prekursorowe, które wyizolowane na przykład z rejonu przykomorowego i namnożone in vitro, one nie mają już takich negatywnych właściwości tworzenia nowotworów. I wydaje się, że jest to droga do sukcesu transplantologicznego, stosowanie komórek o początkowym etapie zróżnicowania już proneuronalnego, ale jeszcze o zachowanym możliwości do podziału, w wyniku czego można namnożyć odpowiednią ilość tych komórek in vitro i bez obawy o proliferację nowotworową wprowadzić je do mózgu. Oprócz stymulacji neurogenezy, postępowanie terapeutyczne obejmować będzie również hamowanie neurodegeneracji, czyli postępowanie neuroprotekcyjne. I będzie ono polegało na hamowaniu głównie procesu apoptycznego, od apoptozy zależnej zarówno od caspas, jak i zależnej od czynnika indukującego apoptozę, który został wynaleziony dosłownie kilka tygodni temu. Strategia
terapii ośrodkowego układu nerwowego w chorobach neurodegeneracyjnych i w wyniku urazów zależeć będzie od etiologii choroby i od rozmiaru uszkodzeń mózgu. Prawdopodobnie będzie polegała na transplantacji komórek macierzystych kojarzonej ze stymulacją procesu migracji, proliferacji i różnicowania. Schematycznie polega to na wprowadzeniu domózgowo czynników, które zmieniają tak mikrośrodowisko, które staje się proneurogenne. I tutaj występuje problem ciągłej infuzji. Jest to niebezpieczne, bowiem może prowadzić do zakażeń. Dlatego rozwiązaniem jest terapia genowa, czyli wprowadzenie genów w wektorze, powiedzmy, adenowirusa do wybranej struktury mózgu. Gen ten następnie włącza się do komórek mózgowych i ulegając ekspresji powoduje stałą ekspresję pożądanego przez nas białka, na przykład czynnika wzrostowego IGF, co będzie stymulowało proces neurogenezy. Infuzja jednokrotna jest nieskuteczna. Infuzja jednokrotna IGF jest nieskuteczna. A ciągłe podawanie jest ze względów praktycznych i technicznych niemożliwe. Dlatego terapia genowa jest tutaj, wydaje się tutaj być rozwiązaniem. Alternatywnie rozważa się możliwość terapii bazując tylko i wyłącznie na wprowadzeniu transplantacji komórek prekursorowych. Komórki takie mogą być również modyfikowane genetycznie w warunkach in vitro i dopiero wówczas wprowadzone jako zmodyfikowane do mózgu. Prawdopodobnie stosować będziemy, jak wspomniałem, kombinowaną terapię przy użyciu zarówno transplantacji komórek, jak i terapii genowej stymulacji endogennych komórek mózgowych do ekspresji pożądanego przez nas białka, na przykład czynnika wzrostowego. To jest schemat przedstawiający możliwość uzyskiwania komórek macierzystych u dorosłego osobnika poprzez uzyskiwanie ludzkich komórek terapeutycznych u dorosłego osobnika. Odbywa się to poprzez możliwość klonowania, ale ta metoda terapii ze względów etycznych jest niedopuszczalna i wydaje się, że bariery prawne hamują tą drogę terapii. Bowiem na czym ona polega? Z komórki somatycznej dorosłego osobnika izoluje się jądro, które w klasycznym modelu klonowania somatycznego wprowadza się do wyjątrzonego wcześniej ocytu. Doprowadza się do pierwszych podziałów zarodkowych do stadium blastocysty. Następnie z blastocysty pobiera się komórki, namnażając je in vitro, doprowadzając do pewnego zróżnicowania tych komórek w środowisku czynników sprzyjających różnicowaniu w kierunku pożądanego fenotypu i następnie wprowadza się do tego samego osobnika, od którego pobrano jądro komórki somatycznej. W danej przeze mnie książce, która ukazała się nakładem wydawnictwa PZWL, obejmuje ona wszystkie aspekty związane zarówno z kontrolą genetyczną, kontrolą środowiskową procesu neurogenezy, jak i obecnym stanem wiedzy, obecnymi możliwościami terapii wykorzystania zdobytej wiedzy w medycynie. Dziękuję bardzo.